Odcinek czwarty chyba. I dzisiaj będzie bez Michała, bo znowu nam się ten dźwięk zepsuł, ale już to naprawiłem, bo nagrywaliśmy ten film i tamten tego samego dnia. Więc w tym odcinku po prostu znaleźliśmy meteoryt i przez większość czasu, chyba 20 razy próbowaliśmy go wykopać. Ale niestety, no, meteoryty, te kuleczki z dupy i nas zabijały. A potem w odcinku drugiej części to będziemy elevator kopać. Więc idziemy sobie teraz do meteorytu. Zaczynamy sobie. Park, powiedz. No i już jesteśmy. I te kółeczka, one są straszne. Ja nie wiedziałem, jak się meteoryt wtedy kopie. Bo mama mi się nie dało. Bo to zepsuli. Więc linami to kopałem i to był zły pomysł. Potem już zmieniłem sposób na po prostu robienie platform z dirta. Dirt jest najdroższym blokiem w grze. I najładniejszym Minecraft, tak? I te kółeczka są bardzo do dupy. A jak Michał tu przychodził, to on ginął, więc za bardzo mi nie pomagał. O, na przykład teraz te kółeczka mnie wypły. Myślałem, że zginę. Lecz nie zginąłem. I sobie kopiemy meteoryt, bo możemy, bo nas stać. I ten meteoryt będziemy kopać, więc po prostu ja was zostawiam z kopaniem meteorytu. To nara. Bop 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 b
kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Dobrze, to teraz skończyliśmy kopać meteoryt i to było trochę głupie, bo nam chyba brakowało, tak, brakowało nam dosłownie 16 sztabek, żeby Michałowi zrobić pistolet, więc tutaj znowu się męczyliśmy i to jeszcze w Blood Moonie.
No, Michał sobie siedział w domu i sobie farmił monetki. A ja próbowałem wyjść z domu, żeby zdobyć ten na niego. I no, robimy zbrojkę, bo nas stać. Bo tak. Pomożemy i zaraz skończymy. I robię Michałowi zbrojkę. I co teraz? No nic. Mam zawalone całe eku, nie? Muszę se to posprzątać. Posprzedawać te tarcze, brainy i tak dalej. Zapominam. Michał się w ogóle tam męczy z nimi. Mógł siedzieć w domu. Zakładamy zbrojkę. Profesjonalne zakładanie zbrojki. Nie wiem, jaki jest od tego skrót. Możecie napisać. Bo dawno nie grałem w Terrarię. Bardzo dawno. Ale mam 200 godzin i umiem w Terrarii grać. I Michał se używa jojo, chociaż jest rangerem i dalej tego nie rozumie, ale okej. I sobie ten, teraz zaraz pójdę tam. Czy ja ten, nie no, ja ten kawałek wyciąłem, przepraszam. Jak się męczyliśmy w Platmunie. Przepraszam. Chyba. A nie. Sorry, jestem uoźledzony. Nie wiem, co się dzieje. Mam takie małe okienko w tym, co edytuję filmy, nie? O Jezu, ale wkurza. Można z tego powiększyć. Ojojoj. Dobrze, to teraz idziemy. Doszliśmy już. Magią internetu. I no, znowu się męczę z kopaniem tego. A Michał się już poddał, on już miał dosyć na dzisiaj nagrywania. I mnie błagał, szybko, szybko. A później jeszcze nagraliśmy 20 minut, więc trochę śmiesznie. Bo miałyśmy kończyć. Miałyśmy. Więc no, my sobie kopiemy. Dla Michała. Kopię dirtem, tak. O nie. O nie, moja platyna. I wracam z powrotem magią internetu. I kopię dalej meteoryt. Bo tak. Bo mi nie stać na broń dla Michała. Więc sobie kopię. W następnym odcinku już będzie dźwięk naprawiony raczej. Jeszcze to sprawdzę 20 razy. No. To jest moja pierwsza seria na YouTubie. Ja streamuję zazwyczaj, więc no. Ja nie wiedziałem na przykład, że muszę głośniej mówić, żeby wychwytywało. Więc tu jest mój błąd trochę. Ale i tak my tam nic z Michałem takiego nie gadaliśmy na tym odcinku, bo nam się nie chciało. To im Michał kazał muzyczkę jakąś włączyć. A tych kulek teraz się na te narespiło ich, że hej. Nie mogłem kopać przez, nie wiem, 10 sekund, nie? Kuleczki są straszne. No i znowu cała armia kuleczek leci. To ja po prostu się postanawiam tepnąć i myślę, że mi starczy. I patrzcie, ile wytopiło się sztabek. Idealnie 20. Chociaż już miałem 4, ale idealnie wyliczone. Nawet te prefiksy wchodzą strasznie fajnie, nie wiem czemu. Może zwiększyli szczęście, nie wiem. Tak samo mam tego Enchanted Sworda, legendarnego, Keyfall. Nie wiem. Tylko Michałowi się raz trafiło Annoying, a tak to dobre enchanty, prefiksy. To teraz sobie myślimy nad miejscem, gdzie zrobimy elevator, bo pomyślałem, że musimy zrobić razem z wodą. To wybrałem to jeziorko,
żeby mieć wodę na obsa, żeby ten, zrobić te sztaby. To z Michałem się bardzo długo męczyliśmy, żeby dotrzeć do piekła. I kurde, nie wiem. On zaczął kopać, a jeszcze chciałem coś zrobić, chyba coś sprzedać, nie? Niż zaczął kopać. Chciałem popatrzeć, czy mamy miksurę górnictwa, ale nie mamy. Szkoda. Ale tak, teraz przez jakieś, nie wiem, 15 minut się męczymy, żeby nasza woda została w tym tunelu, a nie gdzieś uciekła nam. Się męczyliśmy z wodą. O, przyciąłem wam to, nie pamiętam nawet. O Jezu. I mamy swoją wodę i teraz bierzemy wodę ze sobą. A, mamy w ogóle te slime mounty, więc możemy ten, ale ja potem po jakimś czasie dopiero odkryłem, że przecież ja mam to kółeczko. Właśnie, ja mam kółeczko. To mi ułatwi niż ten slime. Slime bardzo wolno do góry leci. Więc sobie zamieniłem zamiast tego, bo mi niepotrzebny. Za to slime jest dobry do spadania w elevatorze. O, i life crystal. Za darmo. Dzięki. Za darmo. O, glizdy. Glizdy nas się atakowały. A ja nie zebrałem serduszka. Pozdro. Nie mam miejsca. O, jeszcze slime mam na łeb spadł. O, kolejna glizda. Muszę zrobić licznik glizd. Na serii. O, kolejny slime. Skąd to się brało? Skóry chyba nie spadały. O, Michał mi więcej wody przyniósł. Pamiętam to, jak się na niego wbiłem, bo on zamiast pomóc mi kopać, to patrzcie, ja tego nie widziałem, że tam jest woda, nie? Się wkurzyłem na niego, bo ja chciałem kopać, żeby jak najszybciej to było na filmie. A ten se po prostu wodę przynosił, a potem ją traciliśmy i znowu odzyskiwaliśmy, no. A tutaj po jakichś 2 minutach znaleźliśmy domek, a w domku, o, niepotrzebne, bo mamy już tego dużo. Ale Excalibator, czy co to tam jest, to się przyda, bo mamy bardzo dużo takich bloków do zamieniania. Jak ktoś nie wie, to on robi takie coś, że się na przykład błotem prawym ściskiem na niego i on daje różne rudy, na przykład diamenty, szmaragdy, amertryst. No, a tutaj się męczę, żeby wody więcej było. A Michał nie umie wejść. Normalnie. Niepotrzebnie to trochę rozkopałem wtedy, bo więcej wody tylko uciekło chyba. No, troszkę. A i tak to... O, sorry. Ale to potem tam się męczyliśmy, żeby tą wodę... O, a tutaj akcja ratunkowa wody. To było takie szybkie. Michał już cały, kurde, wkurzony, że nam woda ucieka, bo tam było bardzo głęboko, jak tam potem byliśmy. I tutaj dalej kopiemy z wodą naszą, profesjonalną. I musiałem iść na chwilę ZW. Tak mnie wystrzeliło, Jezu. Ja pierwszy raz chyba używałem tego kółeczka. O, tutaj też była akcja ratunkowa. Tam widzicie po lewej dirtem zakopane. No. No i co? Nic. O, tutaj też akcja ratunkowa, tylko tego nie przemyślałem, ale na szczęście byłem w ścianie. O, przeszłem przez 2 bloki.
Dalej po prostu przy końcu filmu już nam się nie chciało i po prostu kopaliśmy obsydian, bo tam był obsydian. Na te sztaby. I kopiemy dalej elevator w następnym odcinku. To pa.